drodzy, witamy się ponownie na moim kanale w następnym vlogu. Zaczynamy następnego vloga, następny dzień. Witamy się oczywiście z kawuśką, bo jakby inaczej. Dzień bez kawy, dzień stracony, jak ja to mówię. No i ze śniadaniem dzisiaj mam dwie kanapeczki słonecznikowe z serkiem, z cebulką i szczypiorkiem. Także sobie zajadam takie śniadanko dzisiejsze. No i co, dzisiaj kolejny dzień szukania pracy, dalsza część szukania pracy. Nie siedzimy, nie czekamy, tylko szukamy dalej. O, także znowu jedziemy dzisiaj na Katowice. Jest tak mega gorąco. Proszę bardzo, tak się wtedy zajmuje outfit. Zjadam śniadanie, wypiłam kawę, lecę na pociąg, jedziemy na Kato, poskładać tam różne CV do różnych sklepów. No i co? Może być jeszcze kawusia z maka, zobaczymy jak to będzie. No, dzisiaj ma być ponad 34 stopnie, więc pogoda nam nie odpuszcza, upały nam nie odpuszczają. Ogólnie byłam w maku na kawie i w tym plastikowym pojemniku sobie wzięłam. Dobra, moi drodzy, mamy którą? 12. Ja wróciłam z tego centrum i bardzo pozytywna, bo mam pracę, także się bardzo cieszę z tego powodu. No, zaczynam pracować od jutra, mogę wam tak powiedzieć, jako na jeździe na wykładanie towaru. Potem się zobaczę w galerii katowickiej. Ogarnęłam to szybko, bo w poniedziałek składałam przez tam różne strony OLX.pl i zazwyczaj z takich stron, jak składacie CV, zazwyczaj wam się nie odzywają z odpowiedzią. Jak mi pani kierownik sklepu, w którym będę pracować, powiedziała, że zazwyczaj tak jest. Ja poszłam, zaniosłam osobiście CV i tak dalej, bo wiecie, że mam doświadczenie, bo pracowałam w tym roku jako sprzedawca w ogóle w sklepie, więc no, mega się cieszę, bo zaczynamy następny etap życia, jakby nie patrząc, więc no, czas wchodzić w dorosłość, moi drodzy, więc tak to jest. Może lecimy z Miją na szybki spacerek, i ona tam jest. Lecimy z Miją na szybki spacerek, w ogóle byłam na kawce i w maku jest teraz opcja, że wybieracie sobie kubek. To wam też nagrywałam zresztą. Więc następny kubek na kawę mam. No jak teraz będę chodzić do pracy, to będę sobie robić tak kawę na wynos, że jak będę jechać, żeby się tak rozbudzić. Jest 16, moi drodzy. Ja się do was nie odzywałam na kilka dobrych godzin. Ale tak, wróciłam wam z przodu na dworze, to wam nagrywałam. Mam pracę, to wam mówiłam. Z czego się bardzo, bardzo cieszę, że zaczynam pracę. Na razie wykładanie towaru, a co będzie potem, to się zobaczy. Elektrolitki wyleciały. No, zrobiłam sobie obiadek. Dzisiaj na obiadek hamburger, coś niezdrowego, ale no dobra, mówi się trudno raz na jakiś czas, a można, taki hamburger domowy. Bo wczoraj wyciągłam mięso, więc trzeba było coś z nim zrobić. Więc pokleiłam je na takie pół mięsa, pokleiłam na takie małe kwadraty i podsmażyłam, zrobię sobie coś z tego. Zobaczymy, coś tam wymyślę. I tak to jest. Teraz, proszę bardzo, elektrolity, wstawiłam buty do prania. Adidasy. Adidasy w chwilę, bo no, muszę mieć Adidasy takie zabudowane nie z siatki w pracy, więc no chwilę, mam nadzieję, że one mi nie będą obcierać, bo pamiętam, że mnie kiedyś obcierały, więc zobaczymy, co będzie, czy otrzymam w nich te 8 godzin. No, także tak.
moi drodzy, co ja mam jeszcze mam ciekawego powiedzieć? Jest tak gorąco na dworze, jest 34 stopnie, rozumiecie to? 34 stopnie. Wychodzę z Miją na dwór, ona nie daje rady, chodzi tylko zrobić co ma zrobić i wracamy, nie idziemy na żaden spacer, bo po prostu zatrzymuje mi się i nie chce iść dalej i wraca się z powrotem do domu. Tak jest gorąco, to nie jest dobre dla naszych zwierząt, jak jest tak gorąco. Ja ją schodziłam teraz zimną wodą, trochę ją polałam, żeby jej trochę chłodniej było, bo tam ta pogoda jest masakryczna. Masakra. Jeszcze takich upałów chyba nie mieliśmy. A to dopiero co się zaczął lipiec. A co będzie dalej, moi drodzy? To jest dobre pytanie. Co będzie dalej? Jaka będzie pogoda? To się wszystko zobaczy, moi drodzy. Co ja wam chcę jeszcze powiedzieć? No, także się wszystko zobaczy. Co jeszcze zrobiłam? A, montowałam vlogi. To chyba już widzieliście na kanale. I tak to jest. I tak to jest, moi drodzy. Zaczynam następny, jak mówiłam, następny etap. Wchodzę w dorosłość. I co? Wchodzę w dorosłość, jak dorosły człowiek, podjęłam decyzję, zaczęłam pracę, poszłam do pracy, nie siedzę na utrzymaniu, nie będę siedzieć na utrzymaniu rodziców, tak jak po niektórzy nie umiem się wysłowić. No, może pójdę. Ja się żadnej pracy nie boję, jak wiecie o tym, żadna praca nie hanbi, jak to się mówi. No, na sprzątaczkę bym poszła, bo to też jest normalny zawód, a nie jakieś potem wyzwanie i tak dalej, bo cię nigdzie nie przyjęli i poszłaś na sprzątaczkę. Sprzątaczka to jest normalny zawód, moim zdaniem, tak po prostu jest. No, nigdy nie wiadomo, gdzie cię rozrzuci, gdzie będziesz musiała, jak będziesz musiała pracować. I tak dalej. Ja na razie idę na rozkładanie towaru, na wykładanie towaru. Co będzie dalej, no to zobaczymy. Czas pokaże, moi drodzy. Praca? Praca. To nie musi być od razu taka praca, jak sobie wymarzymy, tylko po prostu, żeby pracować, żeby zarabiać pieniądze, by móc się jakoś tak utrzymać. No, także taka pogadanka ze mną. Pamiętajcie o tym, że żadna praca nie hanbi. Nawet jak idziecie na sprząteczkę, to jest normalny zawód, moim zdaniem. Dobra, zmieniam sobie pościel. Robiłam live'a wcześniej dla was. 20 ileś minut, on jest zapisany. Ale przerwało mi, bo telefon mi się ściął. Ten telefon teraz jest gorąco tak, on mi się przegrzewa, że to jest jakaś masakra. Jakoś funkcjonuje. Ledwo co ten telefon funkcjonuje, ale funkcjonuje. No, przez jeszcze jakiś czas musi mi posłużyć. No, zmieniam sobie pościel. Jak mówiłam w poprzednim vlogu, prałam pościel. Jest taka pachnąca. Uwielbiam, jak pościel pachnie. Dobrze? Nie zawsze się tak przymierzam, czy dobrą stroną zakładam. Zakładam poszewki. No i tak. To jest, moi drodzy. Zmieniam sobie pościel. Tamta idzie do prania. Ta niebieska, którą teraz aktualnie miałam. Wypiorę sobie ją. Właśnie muszę buty wystawić na dwór, żeby mi wyschły. Sobie uprałam chwilę. Ja i mówiłam wam. Bo ja nie kojarzę, co mówiłam na vlogu tu wcześniej, a co mówiłam na live, więc jakbym się powtarzała, to przepraszam. Że tak, moi drodzy. Zmieniamy sobie tą pościel. Na vlogu chyba nie zmieniałam pościeli, albo dwa razy zmieniałam, nie pamiętam. Ale wiem, że wy lubicie mnie oglądać, więc
Chcecie długie vlogi? Prosicie o dłuższe vlogi, więc proszę bardzo, będą dłuższe vlogi, jeżeli po prostu uda mi się takie vlogi nagrywać dłuższe. Zabijamy. Ale powiem wam, że mega się cieszę z tego powodu. Po prostu nie sądziłam, że tak szybko znajdę pracę. Nie myślałam, że będę musiała kilka tam tygodni czekać. A to proszę. Proszę bardzo, nie tą stroną chyba. No i proszę bardzo, pościel zmieniona. Jem sobie taki ala podwieczorek. No, podwieczorek powiedzmy. Spread tiramisu z piątnicy. Także zajadam. Powiem, że jest zajebisty. Drugi raz jem ten serek i tak jest dobry. Wiadomo. Zawiera ile cukru? 12 gram na takie opakowanie. No. Grzejem sobie. Pościel jest zmieniona. Muszę jeszcze lodówkę od środka umyć. Wyrzucić śmieci i lustro w łazience umyć. Że to muszę zrobić zaraz. Sobie zjem ten podwieczorek i zabieram się do pracy. To jest w ogóle godzina. Coś mi powie. 17. A to spoko, jeszcze mam dużo, dużo czasu. Ja YouTube chyba waliuje na jakąś awalię. Jak zaczynam robić live, w sensie ustawiam je, to mi się ustawia na dzień poprzedni i na godzinę do tyłu. Jakby mamy teraz 17, nie, 2 godziny do tyłu, tak? Mamy teraz 17, a mi się live wcześniej ustawił na 18:30. Więc nie wiem, jest jakaś awaria czy coś. Czy po prostu ja mam nie zrobioną aktualizację YouTube'a. To już trzeba zobaczyć. Także sobie zajadam. Kawę sobie zrobię. Mnie tak spanie muli, więc zrobię sobie kawę. I się trochę rozbudzimy, moi drodzy. Okej. Buty powieszone. Na dwór wystawione. Lustro umyte. W łazience. Kawusia zrobiona. Także popijamy karmelowo oczywiście, bo jakby inaczej, z ekspresu. Może sobie to jeszcze zrobię mniej w tym kubku.
kawę do pracy. Zobaczymy. Zresztą chyba zobaczycie się to na następnym vlogu. No i tak. Także to jest ogarnięte, moi drodzy. Mamy też obiadek zrobiony na jutro. Proszę bardzo. Może wydaje się to dużo, a zrobiłam sobie na kilka dni. Jest tu polędwiczka pokrojona w kostkę. Do tego mamy fasolkę. Co? Kukurydzę, groszek i w sosie pomidorowo-śmietanowym. I do tego jest ryż, więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Zrobiłam sobie na kilka dni, żeby, wiecie, nie gotować codziennie, żeby mieć na kilka dni jedzonko, a później się wykombinuje co innego w brzuchu mi bulczy, przecież dopiero co jadłam, a już mi w brzuchu bulczy, jak coś to był mój brzuch, sorry, jak słyszeliście, no. Także obiadek jest zrobiony na kilka dni. To jest mój przepis, nigdzie na internecie nie widziałam takiego przepisu, tylko po prostu sama wymyśliłam taki przepis, więc nie podam wam, skąd to jest, co i jak. Dobra, moi drodzy, mamy 21. No i robimy ostatni spacerek dzisiejszy i idziemy się kąpać. Ogarniać do spanka, bo czeka nas wczesne wstawanie. Trzeba się zaś przestawić na wczesne wstawanie, gdzie nad morzem wstawałam koło 8, 9. Tak na luzie, bo miałam na 10, tak teraz o 4 wstanie. Ale my nie damy rady, moi drodzy. My wszystko damy radę zrobić.